Witam Państwa w Grze w Ciemno. W naszym teleturnieju wszystko układa się jak w filmach Alfreda Hitchcocka. Najpierw będzie trzęsienie ziemi, a potem napięcie już tylko może stopniowo rosnąć. Naszym graczem jest Waldemar Sondaj, żołnierz zawodowy ze Świętoszowa. Jestem żołnierzem zawodowym, byłem w Iraku. Myślę, że te wszystkie doświadczenia, które zebrałem na tej misji, mogą mi się przydać w tym teleturnieju. Między innymi właśnie w pojedynku z panem Krzysztofem Biszem, gdzie po prostu stoczę ten pojedynek i po prostu ta zawziętość, ta odwaga, którą tam nabyłem, myślę, że tak samo pomoże mi w tym teleturnieju zwyciężyć. Dobry Państwu. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry. Witam. Jest krok sprężysty, jak trzeba, prawda? Tak jest. Dokładnie. Lubi pan ryzyko? Lubię. Żołnierz musi, nie? Oczywiście. Tak jest. To co, startujemy? Tak jest. Zaczynamy grę. Do wyboru kopert przystąp. 19. Tak jest. 22. Rozkaz. 27. Jest 27. I 34. Jest 34. Na fotel gracza usiądź. To jest. Był pan w Iraku, czytałem, tak? Tak jest. Byłem na czwartej zmianie misji stabilizacyjnej w Iraku. Tak. Obecnie przebywa mój tam brat Grzegorz. Pozdrawiam cię, Grzegorz, serdecznie. Trzymaj się. Oczywiście. I słyszałem, że pan się wybiera do Afganistanu. To znaczy, mam taki zamiar. Aha. Mam taki zamiar. A tam może być trudniej. Może być trudniej, zgadza się. Dokładnie. Na co pan zbiera w grze? No, chciałbym przeznaczyć pieniążki wygrane u pana na remont domku i na wycieczkę do Egiptu. To już nie ma pan dość tego klimatu? No. Lubię po prostu nie, Egipt poznawać. Pięknie, oczywiście, tak jest. Egipt oczywiście. Pięknie. A domek gdzie jest? W Świętoszowie. Właśnie w Świętoszowie. Tak. To co, jedziemy, prawda? Oczywiście. Proszę bardzo, o to pierwsze pytanie. Jaki ma pan stopień? Starszy szeregowy. Dla starszego szeregowego Waldemara Sondaja. Kto był pierwszym dowódcą Rudego, najsłynniejszego serialowego czołgu? Która koperta? Koperta 22. Proszę. Pamięta pan serial? Tak jest. Jasne, tak jest. Tomuś Czereśniak, Olgierd Jarosz, Grigori Sakaszwili czy Gustaw Jeleń? Ogląda pan, nie? Tak. Grigori Sakaszwili, odpowiedź numer C. Olgierd, a po śmierci Olgierda Janek. Grigori Sakaszwili był kierowcą czołgu. Czy jak tam właśnie się mówi? Kierowca czołgu? Czy... Tak, tak. Kierowcą, tak. 22, proszę. Doniszczary. Strasznie brzmi. Strasznie brzmi? Tak. No my mamy taką broń tu, prawda? Tak jest. Doniszczenia kopert. I kolejne pytanie. Jak nazywamy melodię graną na trąbce z krakowskiej wieży mariackiej? Która koperta? Koperta 34. Proszę. Hey Now, Larum, Jingle czy Break? Odpowiedź A. Hey Now. No super. Proszę bardzo, na drugą stronę. Jeszcze nie zapytałem, kto pana wspiera. Wspiera mnie mój przyjaciel, oczywiście Tomek. Witamy. Pozdrawiam. Żołnierz? Nie, jeszcze nie, ale wkrótce. Jedna wygrana, trzy jeszcze do wzięcia i kolejne pytanie. W jakim języku pisał swoje sztuki Molière? Która koperta? 19. Proszę bardzo. Niemiecki, francuski, rosyjski czy hiszpański? Odpowiedź D, hiszpański. Kolega Tomek? Odpowiedź B, francuski. Francuski, odpowiedź B. Dobra.
Nie ma co, prawda? Do niszczarki. Jedna zdobyta, ale może pan jeszcze mieć dwie koperty. I przedostatnie pytanie dla pana Waldemara. Jakie nazwisko rodowe nosił przywódca rewolucji bolszewickiej Włodzimierz Lenin? Która koperta? Koperta numer 27. Proszę bardzo. Ulianow, Lenin, Bronsztejn czy Dżugaszwili? Odpowiedź A. Ulianow. Tak jest. Tak jest, proszę go. No, a mogą tak leżeć. I teraz będzie pan grał o ostatnią swoją kopertę z numerem 20. W którym zaborze rozgrywa się akcja syzyfowych prac Stefana Żeromskiego? W rosyjskim, w pruskim, w austriackim czy w niepodległej Polsce? Odpowiedź B. W pruskim. A. W rosyjskim. Panie Waldemarze, ale tak, dwie koperty są, proszę na środek, prawda, można licytować. Czy chce pan je sprzedać, czy pan je weźmie z sobą do Świętoszowa? Zabieram ze sobą. Chciałem zabrać ze sobą, bo to są takie moje szczególne liczby, także... Zgadzam się. Zabiera pan, tak? Oczywiście. Dobrze. Chyba, że... Tutaj pan wystosuje jakąś... Widzę, że nie chce pan tak sumkę. Zabrać, tak? Proszę? Nie chce pan ich zabrać. Czy nie? No jestem zdecydowany, chyba, że faktycznie rzuci pan konkretną ofertę i po prostu zabiorę. Takiej konkretnej, w sensie dużej? No, przystępnej. Sumki, prawda? A jakiej mniej więcej? No ja myślę 80 tysięcy. Nie, takiej nie rzucę na pewno. Może być pan pewien. Czyli zabiera pan do domu? Zabieram. Zgadzam się. Otwieramy? Jak pan chce, może pan otworzyć, może pan w domu zobaczyć, w jednostce, z kolegami obejrzeć. Albo mam taką propozycję. Zagramy po prostu w ciemno. Odwracam koperty. I pan wybierze jedną i o tym jedną zagramy. A jedną zabiorę ze sobą. Zgadza się pan, panie Krzysztofie? Zgadzam się. To mi się podoba. Proszę, proszę odwrócić. Wytasuję. Dobrze. Stałem, że pan nie widzi. Proszę sobie wybrać. Proszę, żeby pan wybrał sobie. Nie, nie, żeby pan wybrał... A ja mam wybrać, tak? Tak? O którą będziemy grać, tak? Tak. Dobrze. Koperta 27. O nią będziemy grać, tak? Dobrze. Tylko nie zrozumiałem, dlaczego pan odwracał. Proszę? Nie, no odwróciłem. Teraz... No, a dlaczego pan odwrócił? Proszę? No dobrze, okej. Bo pan i tak... No faktycznie. Mógł pan od razu wybrać 27. Pan i tak nie jest w środku. Ale zobaczymy. Tak to będzie. Tak, gra w ciemno, prawda? Podwójna. Podwójna. Czyli gramy o 27. Tak. I udajemy... To było, nie, to było dlatego obróciłem je. Po tak. prostu, żebym później nie miał żalu do siebie, że po prostu sprzedałem tą kopertę, a mogło być tak. A to był los, po prostu rozumiem. Los. Los, czyli my udajemy, że nie wiemy, że gram o 27. Tak. O, bo nie, nie, nie. Wiemy, tylko że ja bym po prostu sobie tego nie darował, że po prostu, bo w jednej może być prawda 100 tysięcy, w drugiej może być minus 100%. Aha. Jeżeli ja bym wybrał kopertę numer 27 i trafiłbym tam przykładowo 100 tysięcy, oddałbym panu, prawda, jeszcze zobaczymy za jaką kwotę, o którą będziemy grali. No po prostu bym sobie nie darował tego. A tak, to jest szczęście, prawda? To, co przyniesie Dobrze. Szczęście, o to będziemy grali, prawda? A tą zabieram do domu. To ile za 27? 25 tysięcy. Zgadzam się. Sprzedaje pan? Sprzedaję. Proszę, 25 tysięcy. Bardzo proszę, tu jest 25 tysięcy i 27 moja, tak? Tak. Zobaczymy, co kupiłem za 25 tysięcy? Zobaczymy. Proszę bardzo.
1000 zł. Właśnie. Proszę położyć z powrotem. Cóż to może oznaczać, że za 1000 zł dałem 25 tysięcy? No, sugerowałoby, że tam jest minus, prawda? Dobrze pan myśli. Dlaczego, proszę pomyśleć, kiedy pan powiedział, biorę dwie koperty i idę do domu, ja się od razu zgodziłem? No, wyglądałoby na to, że tam jest minus, prawda? Nie zatrzymywałem pana, powiedziałem, zgadzam się, prawda? Tak. Ale pan wyczuł i pan został. To teraz niech pana to jest sytuacja. To co, chce pan odkupić ode mnie 34? W ten sposób pan ratuje, może jest inny sposób. Wymieniłem może. Lubię. Na? Proszę? Na którą? Na którą jest kopert, która jest na stole. Proszę podać numer, a ja pomyślę, czy się zgodzę. Koperta numer 47. Z dopłatą będzie. A to nie. Nie. To biorę 34. Może pan w każdej chwili oczywiście wziąć. A jak pan sądzi, co tam może być? Podejrzewam, znaczy chciałbym, żeby tam było 100 tysięcy, prawda? Ale co będzie, to zobaczymy. A jak pan sądzi? Nie wiem, trudno wyczuć, prawda? A może kolega wyczuł? Zapytajmy go. Panie Tomku. No ja bym wziął kopertę. Czyli nie wyczuwa pan, że tam jest minus? Nie, no myślę, że tam jest wysoka suma. A pan jak wyczuwa? Czy ja myślę, że po prostu lubię ryzyko. I zaryzykuję i zostanę przy kopercie. Ciężko się z panem naprawdę gra, także myślałem, że jest łatwiej przed telewizorem. Dam panu szansę jeszcze uratować sytuację. Tak? Co pan zaproponuje? Najpierw zapytam tak, czy pan jest w stanie mi dopłacić za to, żebym panu zabrał tą kopertę? Nie. To nawet nie proponować żadnej kwoty. Nie. Otwieramy. Nic pan nie dopłaca? Nie, nie dopłaca. Bierze pan 34 i już. Biorę. Otwieramy? Zdążymy zawsze. Proponuję panu jednak dopłacić. Wyjść z gotówką. Na ile, remont. Ile, no ten remont akurat, proszę pana, trzeba jeszcze troszeczkę, także mam nadzieję, że w tej kopercie jesteś na remont. Trzeba, także... No to na wycieczkę do Egiptu. Nie, wycieczka to będzie w inny, po prostu inną stronę świata, prawda, jeżeli no... Zobaczymy, jak będzie, no. Proponowałbym, no nie wiem, na pewno nie dopłacę, prawda? Bo do Egiptu ile kosztuje 3000, nie wycieczka? 3000. No. To co, dopłaci pan? Nie, nie dopłacę. Lubię ryzyko i zagram wabank. Ile by musiał pan dopłacić przede wszystkim, bo suma tutaj nie padła. Czekam na pana propozycję. Znaczy, ja myślałem o 15 tysiącach. Bym dopłacił? Mhm. I 10 tysięcy pan sobie zostawi. Nie. 10 tysięcy to mnie nie ratuje. Lubię ryzyko. Zagram. To jest gra w ciemno. Zagram w ciemno. Także pan podwójnie zagrał. Proszę? Podwójnie pan zagrał. Podwójnie, dlatego i widzi pan. I chyba, no myślę, że dobrze zagrałem, prawda? Zaraz się okaże. Zaraz się okaże, właśnie. Ale lubię ryzyko, także wie pan. No proszę zaryzykować i dopłacić mi. Nie, no mówię, 10 tysięcy to mnie nie ratuje akurat, także nie dopłacę. Nie chce pan 10 tysięcy? Nie chcę. No, dobrze, to oglądajmy w takim razie, co pan sobie wybrał. Minus 100%. A można było mieć 10 tysięcy, prawda? Można było 10 tysięcy. Trudno, to jest gra w ciemno.
i zaryzykowałem po prostu. Tak jest, no nie wyszło. Tak, nie wyszło, poszedłem na całość i... Tak jest. Dobrze się bawiłem. Super, dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Wziąć się, wymienić, nie? No, dopłacić. 10 tysięcy to jest dobra kwota. No, ja przyjechałem tutaj po większą kasę, no niestety nie udało się i trzeba iść dalej po prostu. Lubię ryzyko, zaryzykowałem, niestety nie udało się.